Pelikan w kościele, czyli o miłości, która daje życie. Alicja była w niebo wzięta. Przez całe popołudnie opowiadała o szkolnej wycieczce do zoo. Wszystko ją tam zachwyciło. Prawie każde zwierzątko i każdego ptaka zabrałaby do domu, gdyby tylko rodzice się na to zgodzili. Najchętniej jednak zabrałaby stadko pelikanów, bo jak stwierdziła, nigdy w życiu nie spotkała bardziej fascynujących ptaków. Zrobiła sobie z nimi mnóstwo zdjęć i filmików, ale nie mogła się nimi pochwalić, bo Bobek, mając tylko 3 zdjęcia z lwem, szybko się podłączył do monitora komputera i uszył się niesamowicie. Bobek, teraz moja kolej. Mam dużo więcej zdjęć niż ty, prosiła Alicja. Niech tatuś zobaczy, jak ten lew na mnie patrzy, jakbym był jego treserem. Bobek w ogóle nie słuchał próśb Alicji. Może lepiej przyjacielem, dopowiedziała mama. Mam niemiłe skojarzenie ze słowem treser. I ja też, zgodził się Bobek. Ale zobaczcie, jakie fantastyczne ujęcie zrobił mi Franek. Bobek powiększał kadr. Patrzcie, prawie nie widać siatki oddzielającej lwa ode mnie. Bobek, teraz moja kolej, dopominała się Alicja. W końcu musiał interweniować tata, bo Bobek mógłby tak jeszcze długo opowiadać o lwie i o tych 3 fotkach. Zobaczcie, jakie cudne! Alicji w końcu udało się wyświetlić swoje zdjęcia. Większość rzeczywiście była z pelikanami. A ten różowy, jaki przepiękny! Zachwycała się. Pierwszy raz w życiu widziałam na własne oczy pelikany. Widziałaś już, tylko nie pamiętasz, powiedziała mama. Zwiedzaliśmy zoo kilka razy, ale byliście wtedy młodsi. A ty byłaś pod wielkim wrażeniem małpek. Wytrwale nas przekonywałaś, żebyśmy się zgodzili na zabranie do domu najmłodszej z nich. Byłaś nawet gotowa użyczać jej swoich rzeczy i zabawek. To musiało być bardzo dawno temu, westchnęła Alicja. Dziś zabrałabym pelikany. No, jakieś 3 lata temu, policzyła mama. Czyli naprawdę dawno, zgodziła się Alicja. A czy wiecie, że pelikany to nie tylko najlepsi piloci, ale też nurkowie? Płynnie zmieniła temat. Rozpiętość skrzydeł pelikana może wynosić nawet do 350 cm. Pod warunkiem, że jest to pelikan z rodziny kędzierzawych, wtrącił się Bobek, bo pelikan różowy ma tylko 240 cm. Tylko, prychnęła Alicja. My nawet nie mamy tyle wzrostu. Na razie, ale przecież ciągle rośniemy, uspokoił ją Bobek. No chyba nie zamierzasz urosnąć do 350 cm, zaśmiała się Alicja. Aż tyle to chyba nie, ale do 240 jestem w stanie dosięgnąć. Skoro tak, to kończymy oglądanie zdjęć i idziemy na podwieczorek, zaproponowała mama. Przecież chcecie urosnąć, dodała poważnie. Mam pomysł, odezwał się Bobek, przełykając ostatni kęs naleśnika. Pokażmy nasze zdjęcia bratu Feliksowi. Mamy wolne całe popołudnie, bo na szczęście na wycieczce nie zadają zadań domowych. Super, ucieszyła się Alicja, ale ja pierwsza pokazuję, uprzedziła Bobka. Brat Felix przyniósł zakonny laptop, który był nieco wolniejszy od domowego. W końcu jednak udało się rozpocząć pokaz zdjęć. Alicja opowiadała bratu, czym się żywią pelikany i w jaki sposób karmią młode, gdzie najczęściej mieszkają i w jaką literę układa się stado lecące w powietrzu. W naszym kościele też mamy pelikana, powiedział brat Felix. Co?
Jak? Alicja zatrzymała pokaz zdjęć. Pelikan w kościele? Nasz tata nie chciał się zgodzić na pelikana w domu, a brat mówi, że macie jednego w kościele? Alicja nie mogła uwierzyć. Bobek zresztą też. Gdzie go trzymacie? Chodźmy go zobaczyć. Później dokończymy oglądanie zdjęć. Ale brat chciał coś powiedzieć, lecz nie zdążył, bo Alicja z Bobkiem byli już za drzwiami. W kościele panowała taka cisza, że słychać było przelatującą muchę, ale pelikana nigdzie nie było. Gdzie go trzymacie? Alicja zapytała szeptem brata Feliksa. Spójrzcie w górę. Brat wskazał im sklepienie nad prezbiterium, czyli nad samym ołtarzem. To nie prawdziwy pelikan, tylko malowidło. W głosie Alicji słychać było rozczarowanie. I po co go tu malowali? Zastanawiał się Bobek. A co dokładnie widzicie? Brat Feliks zachęcił ich do przyjrzenia się obrazowi. Duży pelikan i trzy malutkie. Alicja zdawała relację z tego, co widzi. I ten duży ma chyba zranioną pierś. Tam jest krew, zauważył z przejęciem Bobek. Już wam wyjaśniam dlaczego, powiedział brat Feliks. Stara legenda głosi, że podczas głodu, kiedy pelikan nie mógł znaleźć pożywienia dla swoich małych piskląt, rozszarpał sobie pierś, by je nakarmić własną krwią. Tak bardzo kochał swoje dzieci, że wolał sobie zadać cierpienie i ból, a dzieciom oddać to, co najcenniejsze. Czy już domyślacie się, dlaczego to malowidło znajduje się w kościele? Bo Pan Jezus robi dla nas dokładnie to samo, zrozumiała Alicja. Daje nam swoją krew, żebyśmy mieli życie wieczne. Zgadza się, potwierdził brat Feliks. Jak pelikan ratuje od śmierci swoje dzieci, tak Pan Jezus ratuje nas. Dzieje się to wszystko podczas mszy świętej i jest tak niepojęte, że kapłan po przeistoczeniu, czyli po przemianie chleba w ciało Pana Jezusa, a wina w Jego krew, mówi do nas, oto wielka tajemnica wiary. To nie jest wielka, to jest ogromna tajemnica, powiedział Bobek, łapiąc się za głowę.